Kontaktowi. Drużyna Unii gotowa? Dzień kontaktowi. Zaczynamy na gwizdek arbitra. Dobre. Uwaga. Łano. Uwaga, uwaga. Sytuacja pomiędzy. Jest! Unia prowadzi. Drużyna dziennikarzy w akcji próbuje odrobić te dwie bramki. Tak, coraz bliżej pola karnego reprezentantów Unii. Ale niestety. Szybka kontra Wiktor prowadzona przez dziennikarzy. Czy coś z tego będzie? Niestety, szczelnie ustawiona obrona Unii wychwyciła piłkę i podąża kontratakiem. Brawo. Brawo. 3-0. Strzelcem bramki znów Sebastian. Tam jest pan Sepa! Tym razem bramka samobójcza. Honorowo, tak piłkę trzeba. No właśnie, brawo, brawo. No tak! Brawa! Ja się cieszę! Widzę, że dziennikarze tutaj porwali się do walki i atakują bramkę Unii Europejskiej. Tak właśnie, o to chodzi. To przejście tutaj w prawą stronę, podanie i bramkarz rozpocznie grę. Kiewka, jest! Myślę tutaj, że dziennikarze powinni spotkać się także z Orłem i Szczeszyną. Zawodnik przeprosił, gratulacje. Została jeszcze minuta. Jest! Piąta bramka! Na bramce pan Kamil. Piękna brama! Brawo dla bramkarza! Przyznam się, że sam nie miałem dzisiaj takiej lepszej obrony. Panie Kamilu, podpowiem, łapiemy piłkę. W tej chwili trwa kontra dziennikarzy. Coraz bliżej. Gdzie jest obrona? Gdzie jest atak? W Afganistanie. Na Ukrainie. Na Ukrainie. Majdan brakuje. Przypięcie nas przypomina przyjaciel. Panie Sebastianie! Zdobył pragnionego gola! W dniu dzisiejszym pierwsza bramka dla pana Sebastiana. Wspaniała kontra dziennikarzy, zakończona strzałem z dystansu. Widać, że zawodnik z numerem 7 wie, co robić. Pan Sebastian, liczymy na pana. Będzie! Na dziennikarzy.
niestety obrona Unii działa prężnie. Wyprowadza kontratak. Zawodnik z numerem 7, ponownie w ataku. I po Sebastian zdobywa kolejną bramkę. Przejście prawą stroną. Niestety piłka utracona. Ale działa! Pan Kamil jak zwykle popisał się wspaniałą obroną. Zacznie pan Kamil. Szybka kontra dziennikarzy. Niestety przyjęcie przez Unię z powrotem. Walka przy linii. Astra. Czyżby pan z numerem 9 zdobędzie bramkę? Nie, to pan Sebastian znowu podał do zawodnika numer 9. Gratulacje. Zawodnik z numerem 7 to najbardziej aktywny zawodnik. Zaraz po panu ostatni Sebastian do kadry narodowej. Bardzo dobrze rozgrywa tutaj Lewandowski. Przygotował i wróci to pan Sebastian znowu. I trzecia bramka wisi w powietrzu. Go niestety pan Kamil najaktywniejszy dzisiaj w bramce. Pan Sebastian czaruje tutaj, niestety zawodnik z numerem 7, ale jest! A zawodnik z numerem 9! Ostatnia akcja meczu. Niestety dzisiaj pan Sebastian rozgrywa wspaniały mecz razem z kolegami. Dziewiątka podanie. Pan z numerem 7 strzela, niestety Kamil jak zwykle broni, czuje na posterunku. Jeszcze raz! Najsłynniejszy trener Guardiola i udało się zwyciężyć, ale chwała dziennikarzom za fantastyczną zabawę. Dzięki serdeczne, a tutaj pan Kamedyła wręcza kapitanowi drużyny, panu Jarkowi, puchar okazały. Kapitanowie, pan Marek Łanocki, naczelny redaktor Infokoszali oraz Jarek Piotrowski, nauczyciel, wielki autorytet w dziedzinie edukacji. I oczywiście pan Kamedyła, proszę mikrofon, panie przewodniczący. Z dużą przyjemnością wręczę ten puchar najlepszym zawodnikom i oby tak dalej. Gratuluję. Całej drużynie. A życzę wam